Pomyśl życzenie, kochanie. A najlepiej trzy życzenia. Prawie skończyłam ozdabiać torty. Muszę je rano dostarczyć. Jestem zmęczona. Codziennie 10 tortów. Lauro? Czy ty mnie słuchasz? Oczywiście. Martwisz się o kłótnie z Danielem? Wolałabym o tym nie mówić. Hermana... Musisz być silna. Małżeństwo nie jest łatwe. Daniel cię kocha. Nie wątpię, ale to skomplikowane. Jeśli nie możesz zajść w ciążę, adoptujcie dziecko. Jest tyle samotnych dzieci, bez rodziców, niekochanych. Chętnie bym pokochała adoptowane dziecko. Tak jak Ricardo i Marina kochają Patty. Ale ja chcę mieć własne dziecko. A jeśli nigdy się nie zjawi? Gertrudis. Od 6 lat jesteś w śpiączce. Codziennie modlę się do Boga, żebyś się ocknęła. To tylko ty wiesz, gdzie jest mój syn. Tylko ty wiesz, gdzie jest Ricardito. Gertrudis, proszę cię. Obudź się. Błagam cię. Kupcie los na szczęście. Nie chcecie być bogaci? Jak leci? Dobrze, że czasami nas odwiedzasz. Staram się coś sprzedać, ale nikt nic nie kupuje. Sprzedałam tylko 2 losy. Mało. Co robisz? Rower jest piękny. Mogę pojechać do sklepu ojca chrzestnego? Nie, bo to bardzo daleko. I ktoś mógłby ci tam skraść twój rower. Trzymaj się mnie. Chcę cię mieć na oku. To Chuy? Jaki duży i przystojny. Co się stało? Nie znasz jej, ale to twoja matka chrzestna. Wyjechała, kiedy byłeś mały. Bardzo cię kochała. Daj jej buziaka. Nie zmuszaj go. To normalne, że mnie nie poznaje. Od dawna mnie nie widział. Pozwolisz mi dać ci całusa? Z okazji urodzin. Fajny rower.
Przejedź się, synku, a ja postaram się coś sprzedać. Jaki ładny chłopiec. Pewnie jesteś z niego dumna. Tak. Klepie biedę, ale przynajmniej mam fajnego syna. Hola, Sara. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamo, przebierz się i popływaj ze mną. Woda jest fajna. Kiedy indziej? Gdzie byłaś? W supermarkecie. Z tatą czy sama? Sama. Tata pracuje. Wyjdź za chwilę z basenu. Kocham cię, mamusiu. No ja ciebie, ślicznotko. Sara, przebierz się i zaprowadź do domu. Oczywiście. Kłamiesz. Nie byłaś w supermarkecie. Szukałaś swojego dziecka. Wariatka. Chcę ci o czymś powiedzieć. O co chodzi? Sara poprosiła mnie o wolne popołudnie. Dziwne. Nic mi nie powiedziała. Na wolną niedzielę. Właśnie. Powiedziała, że będzie pracować w niedzielę. Nie martw się. Zajmę się Patty. Ricardo dzwonił? Nie. Jak ci poszło? Jak zawsze. Poszłam do parku i nie znalazłam śladu po zamaskowanym człowieku. Chciałabym ci dać radę. Nie powinnaś codziennie wychodzić i szukać swojego syna. Powinnaś walczyć o swoje małżeństwo, być z mężem. Kiedy zaniedbuje się mężczyzn, oni szukają przygód. Dziękuję ci za radę, ale nie przestanę szukać mojego dziecka. Choćbym miała zniszczyć moje małżeństwo. Nie spocznę, póki go nie znajdę. Nie możesz ciągle wychodzić z domu i zostawiać samego męża. On wie, że go kocham. Mężczyźni lubią być ze swoją żoną. Jestem z nim. Ale szukam swojego syna. Nigdy nie stracę nadziei. Dlaczego nikt mi nie wierzy? Nie chcę, żebyś znowu była sama. Jak tak dalej pójdzie, stracisz męża. Skoro nie ma Lucy, możemy spokojnie porozmawiać. Nawet wiem o czym. O dziecku. Ty masz obsesję. Nie potrafisz mówić o czym innym? Od 6 lat jesteśmy małżeństwem. Wszystkie pary tego pragną. Ale nie mogę zajść w ciąży. Przez pierwsze 2 lata brałam środki antykoncepcyjne, ale potem już nie. Coś jest nie w porządku. Czasami dzieci się pojawiają, a czasami się nie pojawiają. Każdemu może się zdarzyć. Niedługo zajdziesz w ciążę. Danielu, powinniśmy pójść do lekarza. Może dzięki leczeniu uda mi się zajść w ciążę. Jedno z nas ma problem. Jedno z nas nie może mieć dzieci. Świetny raport. Dziękuję. Widziałeś jacht? Nadaje się na przyjęcia na morze. Warto go kupić. To dobra inwestycja.
Dobrze, więc dobiję targu. Spotkam się z rodziną na obiedzie. Dołączysz do nas? Nie, dziękuję. Kiedy indziej? Señor Ricardo. Hola. Sara? Sí.